Jest wtorek, 6 lutego, godzina 18, a więc zaczynamy Skarbiec Pieśni. Pod numerem 117 w 41 wydaniu śpiewnika księdza Siedleckiego zamieszczona jest pieśń pod tytułem Zmiłuj się Boże, napisana przez Teofila Klonowskiego do tekstu tłumaczenia psalmu 51. Psalm 51, wezwanie i prośba pokutnika, często wykonywany jest również podczas liturgii pogrzebowych. To XIX-wieczne tłumaczenie zainspirowało polskiego kompozytora do napisania melodii pieśni pokutnej, której ambitus zawiera się w interwale septymy małej. Zaproponuję wykonanie jej w tonacji d-moll, a więc od dźwięku C raz kreślnego do B raz kreślnego. Jest ona formą zbliżona do pieśni, którą omawialiśmy w zeszłym tygodniu. 6 zwrotek, każda z nich w układzie A, A, B, C. 16 taktów. Posłuchajmy. Zmiłuj się Boże, zmiłuj nad grzesznikiem. To czterotaktowy fragment A, od którego rozpoczniemy. Spójrzmy na ekran i posłuchajmy. Zmiłuj się Boże, zmiłuj nad grzesznikiem. Powtórzmy razem. Zmiłuj się Boże, co w swej dobroci nie pogardzasz nikim. Wykonujemy na dokładnie taką samą melodię. Co w swej dobroci nie pogardzasz nikim. Zaśpiewajmy raz jeszcze. Co w swej dobroci nie pogardzasz nikim. Powtórzmy w całości dwa pierwsze wersy. Zmiłuj się Boże, zmiłuj nad grzesznikiem. Co w swej dobroci pogardzasz nikim. Część B tej pieśni to słowa w Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie. W Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie. Według Twojego miłosierdzia, Panie, występujące w ostatniej części C. Według Twojego miłosierdzia, Panie. Według Twojego miłosierdzia, Panie. Złączmy frazy z części B i C. W Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie. Według Twojego miłosierdzia, Panie. Poznaliśmy całą pierwszą zwrotkę, zatem zapraszam do wykonania jej w całości.
Zmiłuj się, Boże, zmiłuj nad grzesznikiem, co w swej dobroci nie pogardzasz nikim. W Tobie ja samym, w Tobie mam ufanie, według Twojego Dziękuję Wam, drodzy widzowie, jednym za naukę nowej pieśni, drugim za przypomnienie już może tej Wam znanej. Za tydzień omawiana będzie pieśń pasyjna Już Cię żegnam, najmilszy synu. Zachęcam do udostępnienia dotychczasowych odcinków, przypominam o możliwości wsparcia tego projektu i zapraszam do zapoznania się z opisem filmu, gdzie znajduje się tekst i odnośnik do materiałów nutowych i moich harmonizacji tychże pieśni. A my na koniec wykonajmy w całości pieśń, którą dzisiaj poznaliśmy.